Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po raz kolejny nasz ukochany wojownik na W55, gdzie jak sami widzicie dobiliśmy już 125 level. Dużo mam wam do pokazania, dużo też się działo przez ostatnie 2 dni, między innymi jak pewnie widzicie już z tytułu czy tam miniaturki mamy podziemia w 5. dzień serwera, także to jest myślę, że naprawdę fajny wynik. Oprócz tego dużo zrobiliśmy na streamie podzięciałkowym i dzisiaj również jakieś lochy poklikamy, bo odblokowałem sobie już tutaj to tornado, mam je na 1. poziomie, dopiero dzisiaj rano odblokowałem, tak więc jeszcze na pewno jakieś levele na tym odcinku wbijemy. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, zostawiajcie komentarze jak wam idzie na W55, czy w ogóle gracie, czy może nie gracie z jakiegoś powodu, także piszcie, chętnie poczytam, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi i możecie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są oczywiście w przypiętym komentarzu i opisie. No i okej, możemy powolutku zaczynać. Przelecę wam tu po wszystkim, co wy ostatnio widzieliście. Ostatnio był wczoraj odcinek, gdzie pokazywałem wam, jak w poniedziałek dobiliśmy tego menadżera areny. W tym momencie menadżer areny wygląda już tak, jak widzicie 3 ulepki, już 2 na siedzisko i 1 na popcorn. No będę tutaj się starał, już nawet sobie dzisiaj budzik ustawiałem, żeby nie przegapić tego kupca, żeby go robić co 20 godzin. Mam przynajmniej taki plan, zobaczymy jak długo mi się to uda, no ale wiadomo, ta arena jest bardzo ważna, więc będę tutaj chciał jak najszybciej ją sobie rozbudowywać. Oprócz tego dostaliśmy tą toaletę w poniedziałek, to w ogóle pierwsza sprawa. Udało nam się, jak widzicie, już mamy, dzisiaj będziemy mieli 2. aurę tak naprawdę. W zasadzie to już teraz mogę to zrobić, bo może jakiś itemek ciekawy nam poleci. Ok, git, zrobimy sobie cyk, mamy jakiś item do klaserka 151, a ile nam daje? O, plus 27, ok, to jest bardzo dobry pierścionek i chyba go sobie założę. Możemy od razu Mariuszkowi tu wrzucić te buty. Odblokowaliśmy już te pachołki, więc no dzięki temu mamy o wiele więcej miejsca, także z tym również teraz nie powinno być problemów. Misję dnia od razu zrobiłem dzięki temu. No ale okej, właśnie, ostatni odcinek skończyliśmy na 107 poziomie. Wtedy pamiętajmy, mieliśmy tego maga, którego już nie mogłem na odcinku przycisnąć, no ale wieczorem tego samego dnia, czyli jeszcze w poniedziałek, był live'ik. Live'ik, na którym złapałem pupilki. Troszkę tam zrobiłem awki, nawet troszkę sporo bym powiedział, coś tam pokombinowałem, jakiś tam item mi poleciał, tu broń zmieniłem, tu tam, tu to, tu tamto i udało nam się tego maga pokonać, dzięki czemu wbiliśmy tam blisko 110 level, po tym właśnie tak jak mówię, tą awką dobiłem ten 110, tej awki mi za wiele nie dostało, no bo chciałem te pupile złapać, zawsze to troszkę statystyk do przodu, właśnie pod tego maga, na którym się na wczorajszym odcinku zablokowaliśmy. No i co, udało mi się koniec końców w poniedziałek jeszcze ten kolejny klucz tutaj, jak widzicie, zdobyć, dzięki czemu koniec końców wbiłem 121 level na koniec dnia właśnie w poniedziałek, także myślę, że wynik bardzo, ale to bardzo fajny. Mam tu dla was oczywiście te lożki pozapisywane, na tym się ostatnio zblokowaliśmy, możemy to obejrzeć, bo czemu nie, tutaj mam nadzieję, że to w miarę szybko będzie. No i właśnie, to co widzieliście ostatnio, 107 poziom i będziemy sobie lecieć po prostu dalej. Chyba tu trochę za bardzo mi oświetla to światło. Odnośnie streamów jeszcze, no właśnie, i tak nam padł ten przybysz z kosmosu, dzięki czemu zbliżyliśmy się do 110 levela. Przypominam, że kolejny klucz był w zbrojowni, więc nawet nie musieliśmy mieć awki w zbrojowni albo misji, nie? No ale wiadomo, że my szukaliśmy w zbrojowni, tak więc bez problemu również go znaleźliśmy. No i tutaj jak widzicie zaczynamy kolejny loch, z którym też łatwo sobie poradziliśmy. Na samym końcu oczywiście zabiliśmy maszynę do zabijania. Jak widzicie tutaj oj, nie tutaj, w tą stronę bardziej. W prawym dolnym rogu kamerki mam taki mini remoncik, więc teraz niestety dzisiaj miał być stream o 18, niestety go nie będzie. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak mówię, nie będę miał za bardzo warunków, muszę tam parę rzeczy zrobić i tak dalej. Jutro najprawdopodobniej również też streama nie będzie. Kiedy będzie kolejny? Albo w piątek zrobimy sobie o 18, jak mi się uda wyrobić, co będzie bardzo fajne, bo w piątek będzie weekend epicki, więc dobrze by było na tym W55 dalej pocisnąć, właśnie na streamie by to było fajnie zrobić. Natomiast jeżeli mi się nie uda, to dopiero byłby w niedzielę, ale przygotowujcie się na piątek, bo myślę, że na 90% ten streamek na Twitchu będzie. To tak w ramach tego, dlaczego na przykład dzisiaj go nie będzie. No ale odcinek postaram się zrobić długi, żeby wam wszystko pokazać i jeszcze coś tu dzisiaj poklikać. Tak jak mówię, no 9. loch bez problemu nam tu padało jedno za drugim. Tych leveli sporo wbijaliśmy, potem jeszcze jakąś broń wymieniłem i potem kolejni również padali. Na końcu 9. lochu mamy swoje lustrzane odbicie, więc ono również jest bardzo, bardzo łatwe do ubicia. I później mamy tą maszynę do zabijania. No ja liczyłem, że mi trochę epików poleci z tego właśnie 9 lochu, żeby na tą maszynę się troszeczkę chociaż przebrać, no ale jak zaraz zobaczycie, to za dużo tych epików niestety mi nie leciało. Odnośnie Wiedźmy jeszcze, pamiętamy, że mówiłem na ostatnim odcinku, że jakiś tam błąd jest, ten błąd niby naprawili. Co przytuliliśmy, to nasze, bo mamy pierwszy czar, czarna rękawica, więc bardzo przydatny. Aha, no i tu zobaczcie, taką broń dostaliśmy, niby fajna, niby na 3 staty, jakieś tam średnia na plus mi dawała w tamtym momencie, no ale górny rozrzut zaledwie 256, więc jej nawet nie ubierałem. No i to naprawili, teraz mamy niby tam 90 chyba 3%, zaraz możemy sprawdzić kolejnego zwoju, ale już to idzie bardzo, bardzo powoli, czyli tak jak dziś powinno na początku serwera. Tak więc no jeden zwój można powiedzieć dostaliśmy w gratisie, no ale dalej to już wygląda całkiem normalnie. Tu bardzo fajny trinkecik, mamy go do tej pory, jak widzicie 140 na 3 staty, więc również go ubrałem. Tu mamy Don Capiche'ego, który jest wojownikiem, co ciekawe, mimo że się posługuje kuszą. Tak więc z nim to tak wygląda. No i okej, i później pokażę wam, tak jak mówię, jak to dalej poszło, jaki jest plan. Wczoraj tak naprawdę za wiele się nie działo, wczoraj był 5. dzień serwera, wtorek, za wiele się nie działo, dlatego że skupiłem się głównie na tych podziemiach i podziemia zdobyliśmy jako 10. osoba na serwerze. Zaraz wam również pokażę screena. Wczoraj tak naprawdę cały dzień się skupiłem na tym, żeby te ataki robić, żeby jak najwięcej surek sobie uzyskać. No i powiem wam, że nieźle, z tego co widziałem, ktoś już chyba 2 osoby miały podziemia w poniedziałek wieczorem, tak więc to był chyba taki rekord, no a my we wtorek. Pamiętam, jak się jeszcze kiedyś cieszyłem, jak tutaj chyba na S38 w ogóle, jak w czwartek udało nam się te podziemia odblokować, to była dla mnie taka wow radość, no a tu jak sami widzicie już we wtorek po południu tak naprawdę te podziemia nam siadły, ale to też zaraz na spokojnie wam pokażę. Dobra, teraz mamy szkaradnego demona, możecie śledzić, czy bronią inną bijemy, czy coś, bo ja tu w międzyczasie zmieniłem, ale chyba na niego jeszcze nie, chyba broń zmieniałem tak naprawdę dopiero na jakiegoś tam maga, chyba tego przedostatniego w 9 lochu, jak się nie mylę, no ale okej. Tutaj jak widzicie fajne kryty, również bez jakichś większych problemów z nimi poszło. No ale tak właśnie wyglądają początki serwera, bo te lochy naprawdę niewiele potrzeba, żeby je pokonywać jeden za drugim. Nawet bez weekendu epickiego wiadomo, że jest to troszeczkę utrudnione, ale mimo wszystko nie jest to wcale takie trudne. Dobra, teraz mamy potwornie różowego zajączka. Myślałem, że tu w ogóle będzie maga. Się okazało, chyba że ja tam nie zapisałem czegoś. Ja chyba jakiś banshee nie zapisałem albo coś takiego, bo mi się zbugowała walka. To tak swoją drogą. No i okej, teraz mamy, tak jak mówię, zwiadowcę. No i zaraz będziemy mieć tutaj sobie to nasze lustrzane odbicie, które da nam jakoś chyba 119 level, coś w tym stylu. Tu jak widzicie niecałe 7 milionów expa, no i okej, bijemy się z samym sobą, jak widzicie nasze odbicie lustrzane padło nam, nie wiem za którym razem, za pierwszym albo za drugim, no to pada raczej szybko, wiadomo. Statystyki oczywiście te same, 1:1 niemalże. No i zobaczmy, jak to tutaj z tym neutralem, z jego lustrzanym odbiciem wyglądało. Aha, bo tu jest chyba jasne tło i dlatego mnie tak trochę prześwietla na kamerce, akurat ten loch ma takie, ale dobra, to nieistotne. Tak więc, tak jak mówię, to jest boss właśnie tego 9 lożku, które udało nam się jeszcze w poniedziałek wieczorem pokonać. No i co? Jak widzicie, dość można powiedzieć, że łatwo. Z niego nam wypadł ten pasek, również go mam do tej pory, bo dawał mi i na plus pancerza, i statystyki, więc czemu nie? No, trzeba brać wszystko, co nam leci, bo jak sami wiecie, nie jest to wcale takie proste. No i jak widzicie, bez weekendu epickiego oczywiście znaleźć coś nowego. 19:59, potem sobie coś tam jeszcze wymieniłem, coś tam pokombinowałem, no i stwierdziłem, że jeszcze na maszynę miałem chyba, nie wiem, 0,30%, więc bardzo mało, ale stwierdziłem na koniec streama właśnie w poniedziałek, że jeszcze sportowe, powiedzmy 100 grzybków i tą maszynę, jak się uda, to się uda, jak nie, no to tam kolejnego dnia. No i wydałem, nie wiem ile szczerze, z 5 może tych grzybów, albo nawet nie, to tam akurat z tego jest zapis, więc na Twitchu kto chce, to sobie może obejrzeć. No i tą maszynę, tak jak mówię, no pokonaliśmy, jak widzimy fajne kryty, dodatkowo klata nam poleciała, która nam no daje, aha, jeszcze nie zdecydowałem, czy ją zakładać, czy nie, ale chyba ją założę, bo pancerza nie tracimy aż tak dużo, no a 35 stat to jest jednak sporo, ona jest gdzieś tutaj na wojowniku. Dobra, i na tym się zakończył dzień, jeszcze sprawdzę, czy ją mam, tak, mam ją. Na tym się zakończył dzień właśnie czwarty, czyli poniedziałek tego serwera na 121, jak się nie mylę, levelu. No i tak jak mówię, we wtorek moim priorytetem było tutaj dostać podziemia. Spor, nie mam kontr jeszcze z nikim tak naprawdę, kto ma jakieś fajniejsze eko, więc ja tutaj sobie szukam, oddaję te kontry i tak dalej. Niektórzy dają naprawdę fajne ilości tego drewna. No i wiadomo, poszła nam twierdza szybko na 10, na kwaterach 8. Potem kopalnia szybko również, jeszcze wtedy wieczorem pamiętam, właśnie w poniedziałek, no i we wtorek po południu uzbierałem sobie na 10. kopalnię, potem od razu, żeby mieć na kilka kopań i chyba za trzecim razem wyleciało mi serce do podziemi. Tutaj mam dla was screena oczywiście, jak widzicie tutaj na screenie jestem 8, bo jakieś tam walki porobiłem, ale tak obiektywnie jako 10. osoba na serwerze to podziemie udało nam się zdobyć. No i podziemie w tym momencie wygląda tak. Pierwszy pakiecik już sobie kupiłem, jeżeli chodzi o to podziemie, więc trochę już tu rozbudowałem, no ale tak jak mówię, tu mi się jeszcze coś buduję, jakieś wrota, serce mam na 7, traktor na 5, także no trenera na 3, powolutku to wszystko leci. Dobra, jeżeli chodzi o pupilki, w tym momencie wygląda to tak, dzisiaj jeszcze muszę tego mamutra złapać, bo do tej pory go nie zrobiłem, wczoraj robiłem awkę wieczorem, więc no jego muszę złapać w dzień, ale to po odcinku myślę, że kliknę. No i co, jutro już będę pierwsze, czwarte pety, myślę, że mógł odblokować i sobie złapać, także to git. Jeszcze pokonałem tutaj wczoraj na sam wieczór już pierwszego w tej twierdzy posępnego czerepu, bo jak pewnie wiecie, strefę mroku możemy odblokować dopiero od 125 poziomu, więc chciałem to dla was zrobić, żeby po prostu mieć już na dzisiaj tą strefę odblokowaną. Zresztą od razu mi klucz wyleciał dzisiaj rano, no i po prostu, żeby móc to tornado kliknąć. Z tornado jest dużo drogich itemów, zbustują nam statystyki i będziemy mogli potem, myślę, dalej te lochy ruszyć, ale głównie tutaj już do piątku poczekamy. Póki co żaden wojownik nam nie zagraża tak naprawdę z tego, co widziałem, więc nie muszę się jakoś bardzo śpieszyć, nie muszę jakoś bardzo tryhardować. Odnośnie osiągnięć, to dzisiaj planuję zrobić w miarę szybko awkę i zrobić sobie na turystę. Póki mam dużo tego miejsca, będę już miał to po prostu z głowy. No i co mi tutaj jeszcze wleciało tak naprawdę z takich ciekawych rzeczy? Zgromadź 10 tysięcy kryształu, to z pakietu, to już widzieliście wszystko. Pilna potrzeba, no to toaleta, już mówię, ona już była w poniedziałek, nawet na streamie nam klucz wyleciał. Wypas pupili wczoraj mi się udało zrobić, czyli 15 razy wszystko. Dobra, co my tu dalej mamy? Odkryj nowe koło, ok, to wam zaraz pokażę. Drugi ekran to już było, dziennik to już jakiś czas temu, no i tyle na razie. Koło, odnośnie tego nowego koła, wiadomo, jak nam wylecą podziemia, to wczoraj, jak widzicie, z questu 2047 udało nam się tutaj to nowe koło dostać, koło 2.0, no już mamy te lepsze, można powiedzieć, nagrody. Dobra, chyba tyle, także teraz robimy małe przebieranko i zaczynamy się tutaj, można powiedzieć, że uderzać w lochy po prostu, nie? Nie ma co innego tu wymyślać, tylko po prostu lecimy, tu sobie zrobimy dziurkę, odzyskamy te klejnoty. No teraz też ważne będzie, żeby te klejnoty dostać nowe, może coś tam pokopę, zobaczę, bo teraz będzie też event twierdzy, w ogóle teraz będą bardzo fajne eventy, będzie epickie, będzie twierdzy, no ale tak czy siak najwięcej mi nam da po prostu zwykłe, najzwyklejsze przebranie się i pociśnięcie tych lochów z nowym ekwipunkiem epickim. Póki co chyba mam tutaj, dokładnie, wyleciał mi mały gem na siłę, on już z tej 10. kopalni daje mi 200 statystyk, no ale reszta to jest cały czas z tej kopalni pierwszej, także no jednak mimo wszystko różnica jest. Dobra, więc lecimy. Tornado na początek nam będzie bardzo łatwo padać, także totalnie nie ma co się tym przejmować. Będziemy mogli itemki sobie czy to sprzedać do wiedźmy, czy dawać. O kurde, ja nawet nie mogę szybko klikać, bo sami zobaczcie, że jakiś błąd wyskakuje. Czy to oddawać, o tam jakiś pasek naszym pachołkom, no miejsca mamy sporo. Oczywiście, tak jak mówię, będę chciał dzisiaj, aha, już nie mam miejsca w plecaku, dokładnie. Dobra, to poubieram ich, może od razu, no tu na wytrzymałość może być, Kunegunda wiadomo, że się przydam. Mamy jakiś pasek dla wojownika, ale on już ma, to tu możemy mu klatę założyć, możemy buty, możemy w sumie zręczność, inteligencja, dobra, to temu możemy założyć. Paseczek nie jest jakiś bardzo o wiele lepszy niż ten, co mamy, no co prawda daje nam trochę pancerza, no ale trudno. Co dzisiaj chce wiedźma? Aha, trinkety, więc dobra. Tu mamy jakieś na siłę rękawice, ale on już ma, hełmik też już ma, okej, także będziemy sobie powolutku te itemki ewentualnie później sprzedawać, ale dobra, na razie lecimy dalej. No mówię, trochę miałem przestój właśnie tego dnia wczorajszego z tego powodu, że już miałem małe procenty bardzo na kolejnego przeciwnika, jeżeli chodzi tu o twierdzę posępnego czerepu. Mrok dopiero od 120 poziomu, 5 poziomu mogliśmy odblokować, także jakieś tam, tak jak mówię, przestoje były, no ale co zrobić? Dobra, może ja tego Mariusza ubiorę, skoro nam daje samą inteligencję. Tu mamy jakąś broń, ale nie jest ona wybitna, ale Barbar z tego co widzę nie ma broni. To też go możemy ubrać. To tak pierwsze lepsze itemki, żeby tylko były, wiadomo o co chodzi. Całą resztę będziemy tu, myślę, że sprzedawać, no bo to nie jest jakoś jeszcze wyjątkowo dużo golda. Też tego golda nie chcę całego, zresztą widzicie, że mam dużo na pewno tego golda w ekwipunku, no ale nie chcę go jakoś bardzo wydawać, dlatego że jak pewnie wiecie, będzie teraz weekend epicki, więc warto będzie po prostu mieć na przebranie, nie? Mieć na kupno itemków epickich, to jakby wydaje mi się logiczne. Dobra, wiecie co? Mogę tak, jak są jakieś itemki fajniejsze, które mi dają trochę chociaż kryształu i nie są jakieś drogie, to ja je mogę od razu rozmontować, tak szczerze, bo dlaczego by nie? Ten mi daje sam metal, tutaj, a ile on kosztuje ten pasek? 6000, dobra, to on nie jest jakiś bardzo drogi, tu już są po 20, tego jeszcze możemy rozmontować, no i okej, lecimy dalej. No tu i tak będę musiał to posprzedać, żeby te itemki z siebie zdjąć. Liczyłem trochę na stojak, no ale na początku, jeżeli chodzi o te runy, o kurde, już mamy jakieś problemy z tym wojownikiem, delikatne, no ale myślę, że on i tak jeszcze, a nie, to nawet nie jest wojownik, to jest zwiadowca, zobaczcie, no to za dużo tego tornada nie zrobiliśmy, no ale myślę, że jeszcze coś tam nam się uda delikatnie. No niestety, jesteśmy wojownikiem, dobra, udało się, także to nie jest takie proste, okej. To możemy, chociaż czekajcie, tu jest za 13, tu jest za 5, fajna tarcza do rozmontowania, tu jest za 12, ale sam ten, no i dobra, myślę, że możemy też to, no a resztę chyba sprzedajemy, nie? No bo co tu, wojownik już jest prawie cały ubrany, tutaj ma te itemki jakieś epickie, to jest takie, tak jak mówię, tylko żeby było, no lepiej to chyba posprzedać, żeby tego golda po prostu dostawać. Wiadomo, że można wrzucić niby do kibla i ewentualnie próbować ubrać tu Mariusza i Kunegundę, ale to z czasem się ubierze zawsze, czy to z jakiejś tam wieży, czy to z czegoś innego, nie? Ja tak przynajmniej zawsze robię, jakoś się tu bardzo nie napinam, one się same ubierają, dopiero później tam zaczynam im te itemki wymieniać, jak już skończymy wieżę, jak już strefa mroku nie idzie tak łatwo, no to wiadomo. Dobra, Hognik, zobaczmy, no tu już jest problem, jak ubijemy jego, to dostaniemy chyba kolejny level, tak mi się przynajmniej wydaje, 127 to już by był, no ale zobaczymy, w ogóle, no to jest wojownik właśnie, tylko tak, czy ja bym chciał, w ogóle mi nic nie leci, jeżeli chodzi o trinkety, to też jest strasznie słabo. Kunegunda nie jest prawie wcale ubrana, no ale to tam trudno. To sprzedajemy, no i dobra, teraz w sumie to ja mam jeszcze te itemki epickie, nie? To jak będę wrzucał codziennie do kibla, to też ich będę ubierał, to w sumie też prawda. Co ja tu chcę zrobić? Może tego golda trochę wydam, no jeszcze dzisiaj mamy środę, jeszcze do tego piątku trochę tego golda myślę, że się zarobi, jakby nie patrzeć, no zwłaszcza jak tu się przebierzemy w itemki, to jeszcze to tornado poklikamy na pewno i tak dalej, 750, tutaj też damy do 750 powiedzmy, no trochę tego golda idzie na te statystyki, jak sami widzicie, ale nie są to jakieś ogromne liczby, 743, 748 i chyba teraz 750 dokładnie, tu mamy 330, to możemy w sumie do 400 podbić, bo to nie jest jakieś drogie w tym momencie, te boczki, na jak może do 600 szczęście, nie? Bo mamy niby ponad 30%, to nie jest wcale, oj tu przesadziłem, już nie jest równo, już niestety przesada, jeżeli chodzi o szczęście, to nie mamy go w sumie tak mało, no ale wiadomo, zawsze coś tam można wrzucić delikatnie i spróbujemy, nie? Spróbujemy jeszcze wejść i ja sobie jeszcze wbiję na SF Toolsy, zobaczymy jak to wygląda, nasze szanse przeciwko wojownikowi, którego aktualnie mamy też w tej twierdzy posępnego czerepu. No ale tak jak wam już wspomniałem, nie będę to jakoś bardzo tutaj napinał się z tymi lochami, z tym levelem, bo nie ma sensu, jak za 2 dni mamy weekend epicki i dzięki temu to będzie padać praktycznie za darmo. Topkę wam jeszcze mogę pokazać w międzyczasie, tutaj się buguje, no ale w top 15 zaraz to się powinno odblokować, tylko muszę dokładnie trochę poklikać. W top 15 nie ma, jak widzicie, żadnych wojowników i długo tu ich nie ma. Dopiero my jesteśmy na 63 pozycji. Później mamy kolejnego wojownika Tepakat. O, widzę, że podbił 120 level, ok. Czyli już tutaj Ziver 101, Harry Grimm 97, ale wczoraj Tepakat miał 101, jak się nie mylę, więc tu widzę, że Tepakat zaczyna troszeczkę przyspieszać, jeżeli chodzi o poziom, no ale ok. Co mamy dalej? Bulwerka mamy 102, 102 level, Heisenberg bez gildii, nie wiem, czy on gra dalej, czy nie gra. Widziałem, że ten ziomek na tawernie shakesowej na tam kanale W55 się chwalił, że miał na start 36 000 grzybów załadowane, więc myślałem, że to będzie na pewno jakiś no, top wojownik, jeden z topowych, no a tu wygląda na to, że nie wiem, mam nadzieję, że on nie wydał tych grzybów całych, albo jak wydał tyle i ma zaledwie 86 poziom, to chyba coś jest nie tak. No ale sami widzicie, no z tymi wojownikami tak to wygląda. Dobra, wracamy tutaj, czy ja coś jeszcze mogę dorzucić, tu też przesadziłem. Może jeszcze troszeczkę siły pod względem właśnie tego wojownika, którego tam mamy w tym... Dobra, może jeszcze troszkę, powiedzmy, dobra, niech będzie tyle. Tego wojownika, którego mamy w tej twierdzy posępnego czerepu. Ok, lecimy dalej. Zobaczmy, czy uda się tego hognika jeszcze kliknąć, żeby ten levelik kolejny wycisnąć. To by było na pewno miłe, no ale jak sami widzicie, kurczę, 30 tornado dopiero. Pamiętam, że innymi klasami w tym tornadzie to przeważnie na raz dochodziłem do jakiegoś, nie wiem, 60, 70, chociaż jak dopiero co je odblokowaliśmy, no a tu jak widzicie, no nie jest to wcale takie proste. Zresztą no mamy w dalszym ciągu dzisiaj 6. dzień serwera, tak? Wczoraj był 5, dzisiaj mamy 6, więc no w dalszym ciągu i tak wydaje mi się, że ładnie dość tym wojownikiem sobie ciśniemy. Dobra, no padnie ten chodnik, dobra, padł, udało się, teraz mamy kolejnego wojownika i wbiliśmy 127 level, niestety nie pokazała nam się animacja, no ale trudno, także teraz co ja tu jeszcze mogę pokombinować, no tornado już idzie trudno, więc myślę, że nie ma sensu. Mamy cyrk grozy również odblokowany, to taka ciekawostka, on się odblokowuje chyba jak tornado pokonamy 10. Bo dużo osób mówi, że to jest błąd, no ale tak to z tego co widziałem, z tego co czytałem działa. Także teraz sobie zrobimy skana właśnie z W55, tak jak mówię, naszej postaci i zobaczymy jakie mamy w tym momencie procenty na lożki, bo może coś tam się zwiększyło, może coś tam pójdzie jeszcze dalej. Ładuję, zobaczymy. Powolutku, trochę statystyk doszło i tego wszystkiego. Ok, 0,08 mamy na tego wojownika, not possible na cyrk grozy. No to dobra, to chyba tyle. Myślałem, że trochę więcej szczerze tego tornada porobimy. No ale w tym momencie jest to tragedia. Na pewno zamiast klikać tu głupio lochy, to poszukam jeszcze tych gemów, może mi jakieś wylecą. Jak nie, to w piątek może delikatnie poskipuję te gemiki. O, tu widzicie kolejna osoba, co bardzo fajne surki daje, tu kolejna. No właśnie, dlatego jest warto robić te ataki, nawet jak one nic nie dają, bo dzięki temu jesteśmy w twierdzach, jak widzicie, w top 30 i łapiemy sobie tych, którzy mają najlepsze eko do farmienia właśnie tych surek. To też jest istotne. Pupilki wam jeszcze mogę pokazać, ranking od pierwszego, my jesteśmy na 35 pozycji, dzisiaj zrobiłem akurat 5-0, więc to spoko wyszło. Wczoraj chyba zrobiłem 3-2, jak się nie mylę, przedwczoraj 4-1, także no jakoś powiedzmy to tam idzie, z tym, że no jak widzicie już niektórzy mają nawet po 19 tych pupili, my cały czas mamy 14, dzisiaj złapiemy 15 i dopiero jutro będziemy te kolejne sobie myślę móc łapać. Także okej, tak wyglądają. Ile w ogóle osób ma już pupile w tym momencie na serwerze? No teraz to już bardzo dużo, wow, 195 osób, no to też myślę, że bardzo spoko ilość. Wszystko, także teraz minimalny przestój można by powiedzieć, czekamy do weekendu epickiego, czekamy na delikatnie lepsze gemy, w te 2 dni sobie pokopę, jak nie wylecą za bardzo, no to będę oczywiście próbował troszkę skipować, coś tam myślę, że w piątek pewnie i będziemy się w piątek przebierać i po prostu cisnąć dalej. Póki co w dalszym ciągu topowy level, także nie ma, jeżeli chodzi o wojownika oczywiście, także póki co się nie napinam. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jutro chyba żaden nie wleci, tak szczerze. Tak jak mówię, streamka dzisiaj, jutro nie będzie, w piątek mam nadzieję, że będzie po prostu stream z weekendu epickiego około godziny 18 na Twitchu, no i może jakieś tam podsumowanko na wieczór wam nagram z tego wojownika. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie, no... Wygląda to w tym momencie tak i ja jestem osobiście zadowolony, jak nam ten wojowniczek powolutku idzie. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama, linki są w przypiętym komentarzu i opisie i możecie oczywiście używać mojego kodu na W55 Neutral podłoga 55, który jest ważny jeszcze do chyba 20 maja czy coś takiego i można go używać do 20 poziomu, więc jak chcecie zaczynać grę, jest to nowy serwer. serwer, jest to najlepsza okazja. Link macie do gierki również w opisie. Dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i cześć!